Zdrowia! Pan z wami i z muzyczką twoją. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No tak wygląda, że już niedługo, jak człowiek pójdzie do kościoła, to będzie się odbywało. Ksiądz włączy muzykę, ksiądz włączy wideo, ksiądz włączy jakieś slajdy. No tak się dzieje już wśród w zborach protestanckich, no i w synagogach żydowskich, na razie jeszcze nie tych konserwatywnych, tylko reformowanych. No, dlaczego to jest ważne? No to jest ważne, że Żydzi amerykańscy, jest bardzo dużo właśnie powiedzmy Żydów, którzy są ateistami, czyli cała ta lewica, całe to lewactwo pochodzenia żydowskiego do synagog nie chodzi. No ale część tych liberałów, którzy chodzi do kościoła, którzy chodzą do synagogi, no to są to synagogi reformowane, czyli takie, tak jakby są katolicy i protestanci, no to są właśnie ci Żydzi konserwatywni i reformowani. U nich właśnie jest, no identycznie można powiedzieć. No i ci reformowani to są bardzo, bardzo, bardzo postępowi. Oni są w zasadzie za homoseksualistami, za tego rodzaju rzeczami, gdzie rabini z tych konserwatywnych judaizmu po prostu szału dostają. No i teraz wielu powiedzmy na przedmieściach, powiedzmy w Detroit jest taka synagoga Temple Israel, czyli świątynia Izrael. No i oni parę lat temu zrobili całą renowację, no bo mają pieniądze, mają do wydawania. No i wyremontowali, dali nowe wejście takie duże, całą tą synagogę odremontowali, nowe szafy takie za szybami, gdzie mają różne rzeczy na pokaz. No i między innymi postawili dwa wielkie ekrany. Zaczęli to w 2017 roku na Rosh Hashanah, to jest jedno z ich bardziej takich ważnych świąt. No i ten rabin zaczął pokazywać takie show, był cały ze slajdami. No i powiedział, że to pomaga wszystkim tym nowoczesnym Żydom, nowoczesnym ludziom, którzy przychodzą do synagogi, bardziej zrozumieć. No i okazuje się, że ludzie byli bardzo zafascynowani, bardzo im to pasowało, że to była kompletnie inna jakaś metoda zrozumienia całych tego serwisu żydowskiego. No, 5 lat temu jeszcze nie było to nawet rozmawiane czy dyskutowane. Ten rabaj Leider zaczął używać klipy z muzyką, powiedzmy. Także to bardzo nowocześnie w czasie tego, no to nie jest msza, no ja nie wiem, co tam Żydzi mają, no ale w czasie tego serwisu, w czasie tego czytania, no bo rabini to mają żony, mają dzieci, to oni są tak jak powiedzmy pastorzy, no ale to oni zaczęli się przekonywać, że oni potrzebują rozmawiać w podobny sposób, jak ludzie są przyzwyczajeni. Technologia zaczynają mówić, że jest taka sama jak powiedzmy książki, Biblia i całe te śpiewniki, cały ten zbór, to nawet nadaje na żywo, czyli jest ten live streaming, no nagrywają te wszystkie serwisy, no i można sobie z archiwum przeczytać. A w niektórych powiedzmy zborach protestanckich, no to nawet zapraszają tych modlących się, żeby tekstowali do tego pastora w czasie tego serwisu, żeby powiedzmy on przeczytał i bezpośrednia była jakaś dyskusja. Także to jest nieprawdopodobne. Lata temu ilość tych ekranów, powiedzmy 15-20 lat temu ilość tych ekranów to była gdzieś 1/4
w 1/4 tych zborów. Na 2 lata temu to już było 70%, tak, także to już bardzo dużo przybywa tego. No i w wielu tych zborach właśnie zaczynają tłumaczyć, że słowo samo w sobie to już nie jest takie silne i mocne i nie przekonuje tak jak kiedyś. I większość tych pastorów uważa, że trzeba przynieść, doprowadzić coś nowego. W niektórych powiedzmy zborach, no i to z reguły to są pastorki, te pastorki to są z reguły lesbijkami, no i one, jest taka pastorka Jessica Tezen, no i ona jeździ po różnych tych paru zborach, no ale to ona puszczała Kanye West, puszczała Chance of Rappers, czy jakieś Blessing takie, także, że w zasadzie te nowoczesne lesbijki, nowoczesne pastorki, to one właśnie w ramach postępu przynoszą takie rzeczy. Michael Piazza, on jest takim głównym pastorem, powiedzmy, Broadway United Church, taki Kościół Zjednoczony w Nowym Jorku, to on używa potężne powiedzmy, wielkie, ma projektory i ma te ekrany, no i to tam wyświetla, powiedzmy, najróżniejsze osoby znane ludziom, powiedzmy, jak Martin Luther King, czy Elie Wiesel i temu podobni. No jest to, powiedzmy, show, to jest zamiast jakiegoś takiego serwisu w tych zborach, zamiast tej mszy ichniejszej, no to używają właśnie wideo i audio. No i się nie ukrywają z tym. No tyle, jedyne co mówią, to mówią, że tylko te wszystkie klipy, te wszystkie kawałeczki to są dosyć krótkie, no i oni tam dużo mówią, no bo tłumaczą, że powiedzmy, żeby to się nie zamieniło w film w kinie. Także większość nie wszyscy to kupują, nie wszyscy się przekonują, sporo ludzi, szczególnie starsi, a wśród Żydów, powiedzmy, konserwatyści, tłumaczą, że takie rzeczy to oni mają, no my mamy, powiedzmy, tak jak, powiedzmy, katolicy, jeżeli zaczną takie nowinki nadchodzić, no to każdy normalny człowiek powie, że tego rodzaju rzeczy to my mamy 24 godziny 6 razy w tygodniu, tak? Także jeżeli człowiek by chciał pójść do kościoła, czy tam się pomodlić, no to w zasadzie nie potrzebuje tego samego, co ma te pozostałe 6 dni. No i tak samo reagują, powiedzmy, konserwatywni Żydzi w ten sam sposób, no i mówią, że w zasadzie chodzą do tej synagogi z powodu jakichś takich duchowych, a nie rozrywkowo zabawnych. No oczywiście nawet ci rabini, którzy chodzą do tych konserwatywnych seminariów, oni tam są uczeni na temat roli technologii i tak dalej, jak używać, powiedzmy, internetu do tego, żeby dawać te swoje serwisy, czy tam przemawiać do tych swoich wiernych w tej synagodze, no ale konserwatyści jeszcze się tam oponują. Dla odmiany dyrektor w Hartford Institute of w Hartford, to jest Connecticut, no to jest taki instytut badań w seminarium w Connecticut, no to on tłumaczy, że technologia na dzień dzisiejszy, no to jest to samo, taki sam postęp, powiedzmy, jak witraże. I on tłumaczy, że te witraże, jak się wejdzie, powiedzmy, do kościoła katolickiego, no bo w protestanckich nie ma, w tych zborach
anglikańskich to są, no bo w zasadzie zbór anglikański, no to był skonfiskowany kościół katolicki, także w większości tych zborów anglikańskich to są witraże, jest dosyć, jak się wejdzie do zboru anglikańskiego, no to on jest takim przyjemny, a jak się wejdzie do takiego czystego protestanckiego zboru, no to jest bardzo, bardzo surowe. No i on tłumaczy, że wszystkie te witraże 500 tysiąc lat temu, no to też nie za bardzo tym wiernym dawały spokój. Ludzie tam patrzyli, to była jakaś taka nowość. No i faktycznie była nowość. Ludzie chodzili do kościoła, do czegoś takiego przyjemnego raz w tygodniu, żeby usłyszeć te dobre słowo, no i popatrzeć się na coś przyjemnego po tym całym szarym życiu w ciągu 6 dni. No ale ci nowocześni pastorzy i rabini tłumaczą, że te wideo nie jest wcale mniej święte niż taki witraż i te kolorowe szkła z całą tą historią, aż wręcz przeciwnie, jest bardziej aktywny i bardziej jakiś taki dynamiczny. No czy te wideo i audio przyniesie z powrotem, przyprowadzi z powrotem wiernych? No bo to jest ogólny dramat społeczeństwa, ta ateizacja postępująca po prostu rozwala społeczeństwo, ludzie są zagubieni, pozbywają się religii, a nie ma co jej zastąpić. No i ci duchowni starają się walczyć o jakieś takie przedłużenie tymi nowinkami. Także, że czy to rozwiąże problemy? No nie rozwiąże. Ogólnie rzecz biorąc jest upadek całego wszystkich religii, no poza tą muzułmańską. Ta muzułmańska religia, powiedzmy, wypełnia na siłę. Dużo kościołów jest przerabianych na meczety, dużo synagog będzie przerabianych na meczety, dużo różnych zborów protestanckich będzie przerabianych na meczety. I to jest najbardziej przykre jest to, że to biali chrześcijanie doprowadzili do tego, że tym ateizmem zarazili społeczeństwo, no i społeczeństwo jest wymienione. Wymiana jest na naszych oczach, także w zasadzie trzeba pilnować, trzeba zmieniać polityków. Może jest jeszcze jakaś szansa, że nie zostaniemy wymienieni. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o powiadomieniach. Wysyłajcie, polecajcie, piszcie na dole pytania, piszcie swoje opinie, piszcie zażalenia, jeżeli jakieś macie, piszcie sugestie. No jak zwykle ten filmik przypuszczalnie będzie odmonetyzowany, no ale wytrzymamy to. Do następnego codziennego filmiku.